Radio Talk FM, rokącica Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być koniecznie z nami ten poniedziałek, Lany. I zaczynamy od Ukrainy. Przypomnę, raz, dwa, mamy już, no, myślę, że prawie że oficjalne dane dotyczące tych wyborów. Do tej pory przeliczono prawie 98% kart. No i na podstawie tych wyliczeń okazuje się, że 73% głosów zdobył Wołodymyr Zełański, 24% głosów na obecnego prezydenta Petra Poroszenkę. Jak komentować tę gigantyczną różnicę w głosach oddanych na obu kandydatów? No, kilka sposobów. Oczywiście mniej lub bardziej zawodnych. Pierwszym z nich jest to, że ukraińskie społeczeństwo jest w przytłaczającej większości zgodne, przynajmniej ci, którzy głosowali, że zawiedli się na klasie polityczne, która sprawowała władzę na Ukrainie przez ostatnie 5 lat. A druga, czysto wyborcza, że po prostu Wołodymyr Zełański znalazł klucz do ukraińskiego społeczeństwa, oferując mu złudzenie w programie pewnej normalności, której nie był w stanie dać mu dotychczasowy i jeszcze ciągle urzędujący prezydent Ukrainy. Ale pojawia się wiele pytań dotyczących tego, jaki będzie program, jaki będzie sposób sprawowania władzy przez nowego prezydenta, bo tak naprawdę przy wszystkich tych kwestiach widnieje wielki znak zapytania. Tak, i ten znak zapytania zostanie zresztą bardzo szybko zweryfikowany. Już za kilka miesięcy, na początku jesieni, na Ukrainie wybory, które będą prawdopodobnie rozliczały te pierwsze 4 miesiące urzędowania prezydenta. Radio Conchita, to FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom. Prezydent Poroszenko ma bardzo poważną szansę na swoją partię. Ale tak to już jest z wyborami, że politycy składają obietnice i potem czasem ich nie dotrzymują. Prezydent Poroszenko został mniej więcej właśnie za to rozliczony. Zobaczymy, jak pójdzie Zełańskiemu. Nie mamy w tej chwili kompletnie żadnego powodu, aby mu nie ufać, ale także kompletnie żadnego powodu, by mu ufać i wiedzieć, że te swoje wyborcze obietnice będzie spełniał. Ale komentatorzy podkreślają jedną rzecz, zwracają uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz, bo do tej pory, patrząc na wyniki wyborów na Ukrainie, nieważne czy to były wybory parlamentarne, czy wybory prezydenckie, zawsze można było bez trudu znaleźć bardzo wyraźny podział na wschód i zachód. Zachód głosował na kandydatów, no powiedzmy, bardziej proeuropejskich, prozachodnich. Też różnie bywało. No, ale utarło się, że ten podział na tak zwaną niebieską i czerwoną Ukrainę był bardzo wyraźny i trwale dzielił Ukraińców. No, przy tych wyborach nie sposób już tak wytyczonych granic odnaleźć. One się kompletnie zatarły. To z mojego punktu widzenia, przynajmniej jako człowiek, który się zajmuje Ukrainą już od wielu lat, dobrze. To znaczy, dowodzi do tego, że tą sprawą, którą kupujesz sobie Ukraińców, tą sprawą, którą do ich serca przemawiasz, nie jest nacjonalizm, bel patriotyzm, czyli dobra i zła wersja patriotyzmu. Nie jest kwestia wojny z Rosją, nie jest kwestia godnościowa, ale po prostu próba budowania normalnego życia. Czyli Ukraińcy stali się pod względem europejskim społeczeństwem, dość jednolitym, zniknęły podziały. Jest to paradoksalnie jedna z zasług prezydenta Poroszenki, która doprowadziła do jego przegranej też. Tak się czasami zdarza, że polityk sobie sam wypracowuje swoją klęskę, całkiem niechcący. To w takim razie jeszcze jedna kwestia. No, rozmawiając właśnie o tych wyborcach, którzy zagłosowali na prezydenta... Polacy to się powinni uczyć od Paderewskiego. Naprawdę super przykład Paderewskiego.